Wybór sprzętu zależy od produkcji, jaka jest prowadzona w danym gospodarstwie. Ułatwia go także wymiana doświadczeń i obserwacji między gospodarzami. Jednak nie tylko oni fascynują się nowoczesnym sprzętem. Przykładem może być Bartosz Rogacki, syn rolników z Bronisławia. Założył z kolegami kujawskim Movie Team. Nagrywają na polach filmy, które potem trafiają do sieci i znajdują odzew na internetowych forach. Pomysł wziął się stąd, że przeglądaliśmy sobie YouTube i napotkaliśmy właśnie takie filmy jak z prac polowych. Postanowiliśmy pokazać, że u nas też coś takiego funkcjonuje i że też się potrafimy pokazać z jak najlepszej strony i zaczęliśmy nagrywać. Nagrywamy wszystko, co po prostu wpadnie w oko, jeździmy po wsi z kamerą i jak widzimy, że ktoś pracuje, to nagrywamy. Filmów przygotowaliśmy około 20 już od stycznia. Ogółem wszyscy są zadowoleni, podobają im się filmiki, jakichś negatywnych ocen nie mamy. Mieszkamy blisko siebie i tak się, jak jedziemy autobusem, się dogadaliśmy, że będziemy nagrywać filmy i tam ja z Bartkiem montujemy i nagrywamy, a Sławek nagrywa. Interesujemy się grami, muzyką oraz nagrywaniem filmów. To było coś nowego, coś innego. No, lepiej, że spędzają ten czas biegając w plenerze, niż by mieli siedzieć przed komputerem i bawić się tam tymi grami komputerowymi. Także to jest związane z komputerem, ale trochę bardziej na łonie natury. Także mają trochę naturalnych zajęć takich. Trochę tam kontroluje się po prostu, cenzurę pewną się prowadzi, przestrzega, żeby nie było tego, co niepotrzebne. To jest i zachowane bezpieczeństwo, zasady pewne przestrzegane, no bo to wiadomo, jak to z dziećmi przy pracach polowych bywa, że mogło, że nic się nie stać, ale trzeba zawsze oko jednak trochę dorosłego musi być nad tym. No jakby nie było zawsze, to jest trochę radości dla rodziców, że coś się dzieje. Że może jakieś będą z nich przyszłe kadry do naszej telewizji. Dobra pasja, są grzeczni, lubią to robić, interesuje ich to. Jeżdżą, szukają przygód i kontynuują tą pracę. Jak im się to podoba, to niech robią. Nagrywamy różne filmy właśnie z prac polowych. Teraz ostatnio w wakacje dużo nagrywaliśmy filmów ze żniw, z różnych prac podorywkowych. No i a później na jesieni no to z zasiewów. A zimą no to zobaczymy jeszcze. Praca wygląda tak, że jedziemy właśnie na pole i nagrywamy różne ujęcia, no i później wrzucamy to wszystko na komputer i wybieramy najlepsze, obrabiamy to wszystko w programie, no i wrzucamy na YouTube. Na przykład ktoś mówi, jakie ma pomysły, no to robimy różne ujęcia, jak widzimy ten film na przykład, wyobrażamy sobie go w jakiś sposób, dobieramy do niego muzykę odpowiednią, jakieś dźwięki czasami. Różne rzeczy. W tej chwili mamy chyba około 300 subskrypcji i no oglądalność jest taka na razie średnia, ale no mamy nadzieję, że no z czasem się powiększy.